Tata jest przede wszystkim dla mnie na przykład wzorem pracowitości, dążenia do celu i takiej twardej ręki. I tak, no, twardo stąpa po ziemi. Pola jest mega, on jest szczęśliwy. Chyba to jest najważniejsze w tym wszystkim. Byliście na ślubie? Mnie nie było, ja byłam za granicą w tym czasie. Każdy powinien kochać, kogo chce i być szczęśliwy z kim chce, uważam. Cokolwiek media by nie pisały, tak naprawdę my pod koniec dnia wiemy, jak jest, więc gdzieś tam nie przejmujemy się tym, co ludzie piszą o nas w internecie. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a u mojego boku Fabien i Xavier Wiśniewscy. Cześć, kochani. Cześć. Zwariowane rodzeństwo. Absolutnie, przemiło mi się w ogóle na was patrzy i tutaj wyjaśnienie dla naszych widzów. Jesteśmy na imprezie Instaxa i przed chwilą wygraliście konkurs na taneczną bitwę. Naprawdę bardzo miło mi się to oglądało. Widzom pokażemy oczywiście przebitki. Widać, że ten taniec jest u was we krwi. No, gdzieś tam tańczymy całe swoje życie, mama zaciągnęła nas za rączkę na salę i tak też zostało, więc... A to jest tutaj w serduchu, to nie wiem, co więcej dopowiedzieć, tak naprawdę. To pamiętam nawet naszą ostatnią rozmowę, Xavier, kiedy mówiliśmy o tym, że ty faktycznie kierujesz się śladem mamy, no bo taniec jest w waszym sercu od dawna, ale potem zacząłeś współpracować z tatą. Jak jest teraz, jak to wygląda obecnie? Aktualnie jest tak, że z tatą raz na jakiś czas sobie na scenie coś tam zagramy, z mamą tańczę na scenie też, a tak to prowadzę, mam jej szkołę tańca, więc cały czas wszystko jest w rodzinie. Ty, Fabien, za to jesteś bardzo utalentowana, jeśli chodzi o rysunek. Widziałam twoje prace, pamiętam kiedyś twoja mama na Instagramie opublikowała całą listę twoich dzieł. Wow, wiem, że studiujesz na ASP, no właśnie, czy to jest kierunek, z którym chciałabyś wiązać przyszłość? Tego nie wiem. Każda podróż jest fajna i gdzieś tam dążę do samorealizacji, więc co z tego wyjdzie finalnie, tego nie wiem, ale fajnie się rozwijać i robić to, co się kocha. Ty tak mądrze mówisz? Zdarza się. Boże, co jest? Zdarza się czasem. A na którym ty jesteś roku studiów? Teraz zaczęłam drugi. Tam są jakieś konkretne kierunki, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, mówię to z pozycji laika, czy są jakieś konkretne wytyczne zawody, czy po prostu takie malarstwo i tak dalej i... Ja jestem na wydziale grafiki, więc jest dużo różnych wydziałów i ja wybrałam tą grafikę jednak. A ty jesteś bardziej taka analogowa, że faktycznie ołówek, farby, czy może... Wiem, że teraz wszyscy rysują na komputerach. No właśnie, dostałam iPada, więc iPad też jest naprawdę fajnym urządzeniem, jestem w szoku, ale gdzieś tam ten ołówek i kredki zawsze będą tutaj na pierwszym miejscu, ale iPad też jest super urządzeniem i też można dużo fajnych rzeczy robić. Trzymam kciuki za waszą karierę, a teraz musimy przejść do pytania sztampy. Mam wrażenie, że zamęczają was tym pytaniem, no ale jakbym mogła nie zapytać, jaką mamą jest Marta Wiśniewska? Najlepszą. Dokładnie to samo miałem w głowie, to jest bliźniacza więź jednak. Nie, no jest bardzo, bardzo wspierającą, bardzo kochającą, jest najlepszą przyjaciółką i to są takie chyba trzy najlepsze określenia naszej mamy. No i w drugą stronę, Michał Wiśniewski. Tak samo. Tata? Tata jest przede wszystkim dla mnie na przykład wzorem pracowitości, dążenia do celu i takiej twardej ręki. I tak, no, twardo stąpa po ziemi. I to, no, chyba to jest to. Czytałam sobie jeszcze przed naszym wywiadem artykuł o tobie, Fabien, i tutaj gdzieś wyczytałam, że ty swego czasu kłóciłaś się z tatą, czy to było wyrwane z kontekstu? Jak i z mamą i z tatą, oczywiście, że się kłócimy non-stop, ale czy są to kłótnie, które... W rodzinie. Miały... No, dokładnie. Nie są to rzeczy, które zniszczyłyby gdzieś tam jakąś naszą relację. Nic nie powiem. Wszystko zostaje w domu. Tak jest. Wy tworzycie taką patchworkową rodzinę, każde z waszych rodziców tak naprawdę ułożyło sobie życie. Pytanie, jak to na was wpłynęło, jako na ludzi, na człowieka? Uważam, że dobrze. Każde doświadczenie nas czegoś uczy, mamy niesamowite rodzeństwo, bez którego też nie wyobrażam sobie życia, więc wyszło jak wyszło, mamy dużą rodzinę i gdzieś tam dla mnie jest to super, jest to inne i nie zamieniłabym tego na nic innego. Myślę, że Xer też nie. Mamy bardzo silne więzi pod koniec dnia, jakoś to się naszym rodzicom wszystkim ułożyło, udało, więc szacun dla nich i... Nie, jest super, jest mega fajnie.
Zacznę może od żony Michała Wiśniewskiego, czyli waszego taty. Znamy pole. Pola, mam nadzieję, że już tak będzie do końca. Wiem, że Michał, zawsze jak z nim rozmawiam, bardzo ją ceni i podkreśla, jak te poprzednie doświadczenia nauczyły go postępować w tym małżeństwie, więc mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast no, dla was to znowu była nowa, kolejna żona, tak jak zauważyłeś, więc jak wy ją przyjęliście do tej waszej rodzinki? Najważniejsze jest to, żeby tata był szczęśliwy i w sumie tyle. My sobie dużo jakby wszyscy razem żartujemy wokół tego, mamy duży jakby, duży dystans po prostu do tego, ale nie, super, Pola jest mega, on jest szczęśliwy, chyba to jest najważniejsze w tym wszystkim. Byliście na ślubie? Mnie nie było, ja byłam za granicą w tym czasie. Ja byłem. Bardzo, bardzo ładna uroczystość i widać właśnie, szczególnie tam to było widać, że no, trzymam za niego kciuki, że tak już zostanie po prostu. A jak się bawiłeś? Bardzo dobrze, ale niestety byłem samochodem, więc spokojnie. W miarę. Wiemy, że w maju tego roku przyszło na świat 6. dziecko, tym samym wasz nowy brat. Jak wyglądają wasze relacje z tym maleństwem, z tym malutkim Noelem? Jak spotykamy się z tatą, to gdzieś tam też widzimy się z tym naszym młodszym rodzeństwem i nie wiem, co mam powiedzieć na dzień dzisiejszy, jest jeszcze malutki, więc nic nie rozumie. Ja nie rozumiem jego, on nie rozumie mnie, ale mam nadzieję, że za to 20 lat też będziemy się tak blisko trzymać, jak my teraz. Zawier, oddaję tobie głos. Śliczny maluszek i to są geny, na pewno będzie super. Nie, w porządku, i Falko, i młody teraz też. Są zdrowi i w sumie tak naprawdę to tyle. To jest najważniejsze, prawda? No. Do mediów przedostaje się oczywiście coraz bardziej, łokciami się rozpycha Etienet. Też wiem, występuje z tatą na scenie. Jak wyglądają wasze relacje? Bo tak jak mówimy o Noelu, to faktycznie to jest po prostu maleństwo. Dzieciaczek, trudno tu mówić o relacjach, można tylko mówić o takim, że po prostu to jest wasz młodszy brat, którego chcecie wspierać i albo razem właśnie z nim żyć, albo odcinać się, jak też znam takie historie w życiu. Natomiast no, z Eti? Jesteście dorośli, już każdy ma swoje zdanie. Jak wyglądają wasze relacje? Eti i Vivi to są nasze siostry, więc tak naprawdę relacja między nimi wygląda tak jak relacja między nami. Może gdzieś tam częściej się widujemy z Xavierem we dwójkę, ale nie zmienia to gdzieś tam tych więzów rodzinnych. To jest tak, to są dobre mordeczki, mega zdolne i mega trzymamy za nie kciuki, bo trochę trzeba je popchnąć, ale żeby faktycznie coś tam zrobiły troszkę więcej, ale mega, mega spoko. Każdy z nas działa artystycznie i rozwija siebie i każdy wspiera siebie nawzajem, więc to jest super, że nie ma zawiści między nami, żadnej. Eti też zdecydowała się ostatnio na coming out. Jaka była wasza reakcja? Oj, ostatnio. To już było dawno, dawno temu. Każdy powinien kochać, kogo chce i być szczęśliwy, z kim chce, uważam. Jakie to są naprawdę piękne słowa, proste, zobacz jak ona mówi, a naprawdę całkowicie. Tak, w sensie my jesteśmy jakby z takiej rodziny, w której jakby takie rzeczy nas nigdzie nie dziwią. W sensie jesteśmy otwarci na wszystko i nikogo nie oceniamy, więc jest to dla nas coś tak, no, powiedziała i mieliśmy tak, okej, super, jakby tyle. Powiem wam, że ja mam dokładnie tak samo jak wy, ale z drugiej strony jest ta druga część Polski, gdzie to jest duża kontrowersja, gdzie jest pełna niezgoda, dlatego jakby uważam, że takie słowa jak wy mówicie dzisiaj są po prostu dla nas wszystkich bardzo ważne. Super, cieszymy się. To powinna być normalność, ale szczerze mówiąc, czy to tylko w Polsce, wszędzie tak jest. Zawsze się znajdzie trochę takich i nie da się tego pogodzić. Wystarczy mieć troszkę dystansu, więcej spokoju, nie denerwować się na ludzi i będzie git. Ty swego czasu miałaś problemy w szkole, teraz jesteś na studiach, jesteśmy dorośli, to mam wrażenie, że to wszystko jest za tobą, ale jak na to patrzysz z perspektywy czasu? Czy to było traumatyczne? Każde doświadczenie jest dobre. Więc wydaje mi się, że może na tamten moment życia też gdzieś tam tego potrzebowałam, żeby dostać tego kopa w dupę i zająć się czymś innym, pójść w inną stronę, znaleźć inne miejsce, innych ludzi, więc finalnie wydaje mi się, że gdzieś tam każde doświadczenie wychodzi nam na dobre, bo nas kształtuje. Więc... Dobrze, ja jestem z ciebie dumny, Fabisia. Rozumiem,
wiem, że to chyba trochę pytanie retoryczne, że mogła siostra liczyć na twoje wsparcie. Mogła? Mogła. Mogłam liczyć na wsparcie w sumie każdego wokół mnie, ale nie chciałam na tamten moment po nie sięgnąć. To kto był w takim razie tą pierwszą osobą, do której udałaś się po pomoc? Mama poszła na zebranie. Się dowiedziała, że coś jest nie tak. Tak. W ogóle jak sobie z wami rozmawiam, to myślę, że znani rodzice potrafią być wielkim błogosławieństwem, bo na pewno macie wiele dróg otwartych, ale też takim właśnie trudnym doświadczeniem, bo dzieci są bezwzględne, jak wy na to patrzycie. Nie wiem, ja już tyle razy na to pytanie odpowiadałem, że nic się nie zmienia, jakby... moje zdanie się na ten temat nie zmienia. Ludzie są po prostu różni. Ja akurat miałem z tym większy luz niż Fabka. Wiadomo, były różne przypadki. Jedni są w stanie bardziej zajść za skórę, drudzy troszkę mniej, ale... Czy mnie to obchodzi, co oni mówią o moich rodzicach? Szczerze? W ogóle. Jestem szczęśliwy, mam dwójkę bardzo fajnych rodziców. Wiadomo, się czasami kłócimy, czasami się godzimy, później jest super, później znowu jest źle, coś tam, ale... To wszystko jest tak totalnie poza nami. To jest jakby nasza taka bezpieczna strefa. Nikt tam nie ma w ogóle prawa wejść. Nikt nam w ogóle tam nie wejdzie, choćby chciał się przebijać butami, jakimiś, nie wiem, taranami, czymkolwiek, więc jesteśmy silną ekipą i nikt nas nie uderzy. Cokolwiek media by nie pisały, tak naprawdę my pod koniec dnia wiemy, jak jest, więc gdzieś tam nie przejmujemy się tym, co ludzie piszą o nas w internecie. Życzę, żeby to trwało. I ostatnie pytanie, już naprawdę kończąc, Xavier, w sumie tak naprawdę do ciebie, bo kiedy ostatnim razem się widzieliśmy, no to ty byłeś w związku. Jak jest teraz? Nadal jestem. Jestem w fantastycznym związku z Weroniką. No, jest moją bratnią duszą i mega ją kocham. Teraz też będzie nam się budować nowe lokum, więc mega fajnie. I co? No nie wiem, ja z mojej strony i wydaje mi się, że z jej też, ja bym chciał z nią spędzić czas życia. I tak podchodzę do tego i nie widzę innej opcji. Podpytywałam tak, słuchaj, niepewnie, dlatego że pamiętam, od naszej rozmowy minęło już 1,5 roku, a to trwa i trwa. Także, wiesz, różne rzeczy się potrafią wydarzyć w ciągu 1,5 roku, a tutaj bardzo mnie cieszy taka odpowiedź. Trzymam kciuki za was oboje, wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie, siemano! Siema.